dlaczego warto rozmawiać właśnie o BSD. No też właśnie przedstawię sobie prezentacji na temat firewall w systemach BSD i nie tylko, ogólnie o firewall. Aczkolwiek ze szczególnym naciskiem na nie. Więc czym tak naprawdę jest ściana ogniowa? To jest pewien rodzaj system, który w jakiś sposób zarządza ruchem sieciowym. W sumie zaczęło się około 1993, kiedy dwóch panów z Robotery Bella, pan William Cheswick i ten drugi, którego imienia nie pamiętam, zbudowali coś na rodzaj współczesnego systemu firewall, czyli to był coś na rodzaju filtrów pakietów oraz brama, która oczywiście odpowiednio zarządzała ruchem, czyli de facto był to router. I jednocześnie ten filtr pakietów, który na przykład część blokował, część wypuszcza według jakichś zdefiniowanych reguł. Od tego się zaczęło. Później do ściany ogniowej dochodziły różne elementy, które dzisiaj można nazwać, że jest ścianą ogniową. Więc czego tak naprawdę oczekujemy od systemu firewall? Pierwsze, na pewno, że to będzie filtr pakietów. Czy chcemy na przykład część ruchu zablokować? Nie chcemy, żeby na przykład wchodziły do nas strony, jakieś Chińczyki się łączyły, bo to zazwyczaj jest pierwszy problem z atakami na naszego postfixa, czy też Exima, nasz serwer pocztowy. Więc szczerze mówiąc, u siebie na przykład w pracy, na początku było tak, że po prostu wszystko, co przychodziło od nas z Chin, no, chamsko blokowaliśmy, no bo po prostu nie było jakiejś potrzeby, że tak powiem, kontaktować się z panami z Azji. Zatem wszystko poszło by na nie. Aczkolwiek tak się zdarzyło, życie pokazało, że jednak nie możemy tego wszystkiego tak po prostu sobie blokować. Ponieważ, jak okazało się, nawiązaliśmy ostatnio współpracę z Chińczykami w sprawie sprzętu do telewizji internetowej. W tym momencie jeszcze był bardzo niezadowolony, że maile z Chin nie dochodzą. Więc trzeba było trochę tego wpuścić. No tak, no musieliśmy nawiązać współpracę. No, oni po prostu przenieśli się z branży, wiadomo, z budowlania informatyczną pewnie. Oni są uniwersalni, poradzą sobie wszystko. Jak potrafią nazywać pociąg i zbudować na nowo swój jako kopię, więc wszystko możliwe. A to kiedy idzie. Więc o co nam chodzi w tym filtrze pakietu? Przede wszystkim, czy spełniał reguły stanowości, ponieważ w większości przypadków mam raczej do czynienia z protokołem TCP, więc jest to, że tak powiem, łączność stanowa, więc jeśli już jakiś pakiet wypuścimy do sieci w stylu, że nasz użytkownik chce się połączyć ze stroną onet.pl, no to raczej chcielibyśmy, żeby też na powrocie pozwolił pakiet odpowiednio z tego samego połączenia wrócić, więc możemy sporo zaoszczędzić już na tym. I tego zaczynamy. Jest coś takiego jak NAT. NAT powstał, wiadomo, z takich czynnik przyczynek, niestety z przyczynek bardzo niefajnych, ponieważ IPv4 po prostu zawiodło. Po prostu ktoś wcześniej pomyślał, że aż tyle może być komputerów na świecie. I w tym momencie już jakiś, nie wiem, to było miesiąc, dwa temu, wydano ostatnią pulę IP z głównej, co powiem, puli, tak zwanym RIPE, czyli organizacji zajmującej się pulami IP. W tym momencie po prostu NAT, czyli translacja adresów, pozwala na zwiększenie ilości hostów, będących widocznych w sieci publicznej w internecie za jednym wspólnym adresem publicznym. Często to jest stosowane, oczywiście każdy w domu nas, właśnie prawie każdy ma router. Za tym routerem oczywiście jest jakaś klasa prywatna, 192, 168 i tak dalej. Natomiast na zewnątrz każde połączenie widoczne jak z innego adresu publicznego od naszego, który został nam przyznany przez naszego ulubionego dostawcę lub też niepublicznego, jak jednak się okazuje, wiele firm, w tym w firmach, w których pracuję, nadal rozdaje adresy niepubliczne też, czyli właściwie, jeśli ktoś ma router, to występuje tutaj podwójna maskarada, podwójna transakcja adresów, aczkolwiek większość ludzi po prostu nie ma potrzeby posiadać publicznych adresów. Schody zaczynają się, rzeczywiście, jeśli chodzi o VPN na przykład. Często, jeśli ktoś ma wirtualną sieć, to, że tak powiem, translacja adresu sprawia problem, bo jednak potrzebna jest bezpośrednia widoczność portów komunikacyjnych dla danego urządzenia. Firewall powinien obsługiwać, że tak
powiem, sieć na różnych warstwach. Mówimy tu o warstwach OS, czyli o warstwie MAC, gdzie są wszystkie, tak powiem, najniższe odwołania, czyli powiem, to jest część switchowalna, czyli warstwa druga. Na warstwie trzeciej, właściwie też można powiedzieć o czwartej, bo to IP wiąże się z TCP, to właściwie tematy się tak przeplatają. Więc chcielibyśmy też, żeby oczywiście kontrolować, na przykład, że nie chcemy tylko łączyć TCP, czyli na przykład zezwalamy użytkownikowi na wejście na strony, a natomiast kompletnie wycinamy jakieś UDP. Ale też trzeba się liczyć, na przykład takie współczesne rzeczy jak VoIP też nie będą działać, które często korzystają z UDP. Nie mówiąc już o DNS-ach, które tak samo muszą działać po prostu na protokole UDP, więc nie możemy tego wyciąć tak po prostu sobie, ale możemy na przykład uchylić okno bezpieczeństwa i wpuścić. Potrzebujemy traffic shaping, czyli kształtowanie ruchu w jakikolwiek sposób. Często na przykład mamy jakieś łącze do podziału ze swoimi znajomymi i chcemy jakieś je podzielić. W tym momencie wiadomo, nie chcemy, żeby kolega, który ściąga torrenty, nam kompletnie zblokował łącze. To też możemy w nowoczesnych firewallach ograniczyć na przykład ilość stanów, ilość połączeń per IP. Albo na przykład, tak jak wcześniej wspomniałem, na warstwie siódmej, po prostu czasami wyciąć po prostu ten ruch. Tak zwane network sanitization, czyli w pewnym sensie oczyszczanie sieci z takich rzeczy, które są niepożądane, jak fragmentacja pakietów, która spowalnia jako taką sieć. Więc na przykład możemy sprawić, żeby na naszej bramie wszystkie pakiety, które przychodzą pofragmentowane, żeby nasz firewall je po prostu elegancko składał za każdym razem, kiedy takie coś ma miejsce. Lub też na przykład mamy do czynienia, kiedy na przykład mamy jakiś niepożądany ruch w stylu, że ktoś wysyła na same ramki ACK albo w niekolej robi już odpowiedni handshake'a TCP, nie w kolejności takiej, jak się oczekuje. Oczekujemy, żeby było też dynamiczne sterowanie, czyli żebyśmy mogli zarządzać, zobaczyć, podglądać, jakie regułki są. Dalej potrzebujemy jakiegoś systemu monitoringu, który będzie nam pokazywał, czy te nasze reguły firewalla się sprawdzają oraz co z redundancją. Załóżmy, że nasz router padnie, wiadomo, w warunkach domowych to może nie jest istotne, natomiast jest bardzo istotne w sieci, w której po prostu na przykład nasz router jest bram na świat dla jakiejś firmy lub tak jak w przypadku dla ISP-ka. Co różne fajne? Jest IP tables. No, ale to już nasz kolega opowie w następnym wykładzie. Ja w tym momencie skupię się konkretnie na jednym szczególnym firewallu, który w pewnym sensie przypadł mi do gustu, ale też nadstręczył mi sporo trudności. Myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz do opowiedzenia i chciałbym się z wami podzielić. Więc IP tables, IPv, znany IP firewall z systemów FreeBSD, który właśnie u nas był wykorzystywany jako taki na routerach, aczkolwiek właśnie nastęczał pewne problemy. Mianowicie zwyczajnie był bardzo zbugowany. Kolejne wersje IPv zawierały wiele wad, co więcej. Do FreeBSD 7.0 w ogóle nie posiadał funkcjonalności NAT. Za NAT odpowiadał po prostu user space'owy daemon, tak zwany NAT-D. Więc do tego czasu był bardzo ograniczony funkcjonalności. Poza tym, gdybyście chcieli kiedyś zobaczyć, jak działa IPv, jest to zestaw regułek po prostu. Podobnie jak w przypadku IPTable, z tym, że te reguły są po prostu uszeregowane w jednej tablicy od 1 do 65535. Zadanie natomiast administratora jest właśnie nadanie jakiejś kolejności tych regułek, żeby na przykład, ponieważ tam reguły są tworzone według zasady, pierwsza reguła wygrywa. To znaczy, jeśli trafi daną regułę, przechodzi. Na przykład, jeśli ustawimy daną regułę, żeby na to trafiał do jakiejś kolejki, właściwie pipe tak zwane, bo tam się często tnie pasmo w ten sposób, że są tak zwane pipe z jakimiś prędkościami, powiedzmy 4 megabity, używając algorytmu hierarchical token bucket. I w ten sposób łącze jest cięte, że IP-ki z danej puli wpadają po prostu w tej pipe i jest jakiś tam limit, który tnie. Jest to przy pomocy właśnie algorytmu HTB, w którym mamy porównanie na przykład takiego najprostszego algorytmu, tak zwanego cichnącego wiadra,
że mam jakiś ten limit prędkości i po prostu wszystko, co ilość pakietów, które jest ponad, że tak powiem, tą ilość danych, która przelatuje, po prostu jest zdropowane. Natomiast HTTP różni jest tym takim trochę też prostym algorytmem, ale daje nam to możliwość, że jeszcze jest zwane masz żetony, że jak się już osiągnie się ten limit, to jeszcze pozwala przez jakiś czas iść z tym limitem, dopóki nie skończą się tak zwane żetony w tym algorytmie. I to jest właśnie najprostszy sposób kolejkowania. Natomiast tutaj Firewall, to chcę powiedzieć, pewnie nie ma jakiegoś takiego HTTP, który jest na przykład White Tables, znaczy z nim powiązany White Tables, bo mamy coś takiego jak Traffic Control czy TC w Linuxie. Jest tylko natomiast same kolejki tak zwane CPQ, PQ i HFSCQ, które służą de facto do jakiegoś quality of service dla naszego ruchu. Jeszcze, jak zobaczycie na tej liście, jest coś takiego jak IPF, który jest jakby tym, co było przed packet filterem. Niejaki Daniel Reed stworzył wielosystemowy firewall, który zarówno zostały jego implementacje wdrożone na różne systemy, też komercyjne, np. HP UX, czyli system Unixowy firmy HP, Solarisa i wiele innych, aczkolwiek to, co nie podobało się de facto później twórcowi packet filtera Danielu Hetmajorowi z OpenBSD, to, że licencja po prostu nie pozwalała na wprowadzenie żadnych zmian, więc kod już był dostępny, natomiast oficjalnie nie można było publikować żadnych wersji zmodyfikowanych. I przez to właśnie powstał projekt PF, który właściwie użytecznie bardzo jest zbliżony do IPF-a, ale jest otwartym projektem i szeroko stosowany na OpenBSD. I tudzież ma porty właśnie na FreeBSD, którego ja korzystam, i wiele innych. Jak wygląda sprawa PF-a? Jest to bardzo zbliżone do języka naturalnego, co jest właśnie trochę takim przeciwieństwem do IPTables, gdzie podajemy reguły w sposób taki unixowy, że każda regułka jest w sposób z jakimś tam modyfikatorem, z jakimś myślnikiem, że source, IP, source, SRC, port i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest zgoła inne podejście, właśnie przez postawienie na język naturalny oraz pewne przestrzeganie zasad kolejności tych reguł, które wpisujemy. I tam u góry macie na przykład, że jest akcja jakaś zdefiniowana. Następnie możemy wyznaczyć kierunek. Później wspieramy, jest taka flaga, czy chcemy logować to do specjalnego interfejsu logującego nasze regułki. Co jest właśnie ciekawe w PF-ie, to że porównanie czy do IPF-a w PF-ie postawiono na coś rodzaju wirtualnego interfejsu, zwany PFLog, który pozwala na pobieranie tych pakietów za pomocą np. tcpdumpa. Te pakiety są po prostu, mają jakiś format, tcpdump zna ten format PFLog'a i można je np. później sobie ładnie analizować w Wiresharku. Jest pełna dowolność. Z kolei reguła dalej quick, bo na przykład, wracając, log, bo na przykład właśnie w PF-ie, w przeciwieństwie do PF-a, jest tak, że można na przykład przerzucać to do system loga. A tu jest właśnie inne rozwiązanie, system wirtualny interfejs, co jest to zasadniczą różnicą między PF-em a IPF-em. Reguła quick, to co jest najważniejsze w sumie w PF-ie, to to, że trzymamy się zasady, ostatnia reguła wygrywa. To znaczy, że jeśli na początku na przykład wrzucimy regułę blokującą, czyli block all, kompletnie, wszystko, całkowicie ruch, to później wrzucimy na przykład regułę pass od jakiegoś szczególnego IP-ka na przykład na świat. W tym momencie jest to ochylone to okno bezpieczeństwa, ponieważ ta ostatnia reguła wygrywa. Jednak możemy to obejść regułą quick, która w tym momencie sprawia, że firewall działa szybciej, ponieważ nie musi rozwiązywać wszystkich regułek, aż do trafienia na ostatnią, która pasuje, bo zmuszam, że od razu ukończył łańcuch przetwarzania w tym miejscu. I to jest właśnie dobre przy optymalizacji reguł. Kiedy wiemy, że na pewno, że jak pani już tą regułę, to znaczy, że to jest koniec przetwarzania i kończymy, bo to jest na przykład najbardziej szczegółowa reguła i do tego dążymy, optymalizując to później firewall. Oczywiście możemy, ponieważ PF może
trudno nasłuchiwać, tak powiem, ruch interfejsowy lub bezinterfejsowy, czy globalny. W tym przypadku na przykład mamy domyślnie, to tutaj nie jest jawnie przekazane, jeśli podajemy na interfejsie, na którym nasłuchajemy, to oczywiście domyślnie jest reguła, że jest to połączenie i jest to reguła EF-bound, to znaczy, że wszystkie stany, na przykład przepuszczające, są tworzone tylko na tym interfejsie, który został właśnie zdefiniowany przez tą regułę. Oczywiście tak samo możemy tworzyć globalnie, gdzie nie zwracamy uwagi na interfejs i stan jest jakby wspólny dla całego ciągu przetwarzania beta. Wtedy mamy inną regułę flowu. Dalej, INET. INET wskazuje na różnicę między IPv6 a IPv4. Jeśli mamy dane do INET 6, to znaczy ta reguła dotyczy tylko IPv6. To jest jeszcze w dużych powijakach z wielu względów też. Na przykład u mnie w firmie też zastanawialiśmy się na przykład nad wprowadzeniem IP6. Może niektórych to interesuje na przykład. Kto w ogóle próbował kiedykolwiek z Was wprowadzić IP6? Dobra, last row. Ale widzę, że są tacy. Mianowicie problem z IP6 głównie polega na jakby spojeniu aktualnej sieci IPv4 i IPv6. Bardzo, jeśli chodzi o BSD, właśnie są problemy tego typu, że nikt nie, znaczy już kolega ostatnio znalazł jakąś metodę do stworzenia dobrego NATa, który by w ten sposób można było na przykład z IP-kiem V4 ukryć po prostu IP-ki V6 i zapewnić komunikację między właśnie jednym zestawem adresacji, a drugim. I to nadal jest problem. Co więcej, na przykład w takiej konferencji KIKE, Krajowej Izby Komunikacji Internetowej, zrzeszających takich właśnie dostawców internetowych jak moja firma, której właśnie głównie podłącza się bezpośrednio użytkowników po internecie, bezpośrednio niszczących technologii typu ADSL i innych. I właśnie w tej konferencji TK Telekom przedstawił coś takiego, że co właściwie można by tą konferencję zatytułować inaczej, bo tytuł mniej więcej był wdrożenie IPv6 w TK Telekom, jednak właściwie tytuł było co nie udało się zrobić przy wdrożeniu IPv6 w TK Telekom. A głównie to jest związane niestety z problemem po prostu urządzeń, które cały czas po prostu pracują 24 godziny na dobę. Na przykład taki liczy się, że na przykład taki upgrade Cisco, urządzenia Cisco w Warszawie, w głównym węźle do IPv6. Owszem, jest możliwy, bo Cisco dostania nowe oprogramowanie właśnie zatwierdzające IPv6, jednak downtime, czas niedostępności byłby niestety zbyt długi podczas tego firmware'u, więc niestety zrezygnowano z tej możliwości. No i tak, generalnie temat IPv6 cały czas stoi. Niedawno był IPv6 Day od Google, który właśnie tak miał zapromować tę ideę IPv6, ale nadal myślę, że w ciągu 10 lat IPv4 nadal będzie wiodł prym. Nadal lokalne rejestry internetowe będą rozdawać na IPv4, jednak coraz bardziej będzie to problemem. Być może dojdzie do takiej sytuacji, kiedy po prostu operatorzy nie będą mogli mieć więcej użytkowników, albo będą musieli z powrotem zacząć dawać adres po prostu niepubliczne za NAT-em. Wracając, standardowo możemy dodać, skąd ma pochodzić. I to jest, co jest właśnie istotne. To, co pokazuję, jako to jest zawarte w takich klamrach właściwie trójkątnych, nasze, jest to w PF-ie coś takiego jak tabelka. W tabelce możemy zawrzeć jakiś zestaw IP-ków, który będzie nam po prostu służył na przykład, tak jak tutaj, za definicję, które IP-ki są nasze, czyli które de facto na przykład później pokażę na przykład jak działa NAT, że nie chcemy, do tych IP-ków na przykład nie chcemy NATować, bo wiemy, że możemy do nich dojść po routingu, więc na przykład, żeby wykluczyć z NAT-a nasze publiki z naszej własnej sieci, tak samo jak na przykład możemy mieć w skrajnej sytuacji router, nasz nawet do domowy, jeden komputer, który ma publiczny adres IP za tym naszym firewallem, a następnie
A reszta komputerów jest, ma niepubliczne adresy, więc w tym momencie te niepubliczne, żeby nie iść przez ten, tą maskaradę, żeby dojść do tego IP-ka tego serwera, na przykład www, można po prostu wykluczyć w ten sposób z maskarady, bo wiadomo, że w tablicy routingu będzie w odpowiedni quiz, który pokieruje te adresy niepubliczne do adresu publicznego. Mam dalej coś takiego jak flags. Domyślnie, w ogóle ten wpis najniższy tutaj o flagach i o keep safe jest de facto zawsze dodawany, jeśli nawet go nie zdefiniujemy. Bo zasadą tego jest tak, że chcemy mieć firewall stanowy, to znaczy, że jeśli wpuściliśmy jakiś pakiet przez tą regułę, to znaczy, że pakiet powrotny też chcemy wpuścić. Do tego nas służy keep safe, a jeszcze dodatkowo zawsze definiujemy się flagi SSA, gdzie SA to są flagi, które sprawdzamy, czyli tak zwana maska, czyli sprawdzamy flagi TCP, czyli jeśli to jest pakiet SYN i ACK w tym, to wtedy sprawdzamy tylko flagę S. Jeśli na przykład wystąpi taka sytuacja, że ktoś do nas wyśle pakiet samo ACK, czyli niespełniony trójstanowy handshake w TCP, pakiet jest od razu dropowany, ponieważ nie spełnia tego trójstanowego handshake'a. Co jest właśnie najczęściej używane, a w ten sposób pozbywamy się jakichś kombinacji stylu skanowania, na przykład samymi pakietami SYN, które do nas przychodzą, prawda? Bo w tym momencie jest tylko są wypuszczane nasze pakiety SYN, a jeśli ktoś próbuje nawiązać komunikację samymi pakietami SYN, no to znaczy to zostanie też wpuszczone, sam pakiet SE, ale na przykład jeśli nie w kolejności puścimy samo SA, to zostanie już to zdropowane. W tym momencie możemy właśnie zapobiegać jakimś częściowym atakom typu syntru. To jest bardzo istotne, ponieważ ja na początku jak próbowałem się zapoznać z PF-em, naprawdę ciężko mi było zrozumieć czasami, dlaczego, jak to w ogóle nie reguły działają. Znaczy, jest pewna kolejność, w której najpierw sprawdzane są zwane opcje. Następnie sprawdzane jest reguły kolejek. Następnie jest translacja, czyli na przykład maskarada, NAT. Na końcu same filtry, czyli reguły wpuszczenia lub wypuszczenia reguł. Obrazek powyższy jest właściwie taką trochę kalką tego, co znalazłem w internecie. Darła, jak wygenerowałem PDF-a, przy tym masz. W każdym razie, co warto zwrócić uwagę, że jeśli przychodzi pakiet firewallu stanowy, bo jeśli możemy też wymusić, że będzie niestanowy, możemy wypuścić, że po prostu nie będzie przepuszczany od razu, tylko za każdym razem będzie sprawdzany sam i te wszystkie reguły, czyli przekierować, czy zrobić NATA, ale zakładamy, że jednak stworzymy firewall stanowy z tego względu, że chcemy zaoszczędzić trochę na wydajności. Zresztą to nie wyobrażam sobie w dzisiejszych czasach firewalla niestanowego. Pierwsza regułka, która tu widać, to jest scrub. Scrub służy do tego, co wspomniałem wcześniej, czyli network sanitization. Czyli sprawdzamy najpierw, czy pakiety, które przychodzą do nas na interfejs, są pofragmentowane. W ogóle jeśli mamy przetwarzanie EF-bound, to ta część dotyczy interfejsu, na który przychodzi ruch. Na przykład jeśli przychodzi ruch od naszego jakiegoś postaw sieci, na przykład na różne sobie powiedzieliśmy na VLAN, na przykład VLAN 100 to jest VLAN naszych klientów, to w tym momencie wszystkie reguły, które tu widzicie, dotyczą tylko przy regułę pass in na przykład przy przejściu przez ten firewall. I teraz po kolei, jeśli jest scrub, to reasemblujemy pakiety, to ten stan, powiedzmy stan nie istnieje, następnie sprawdzamy, czy jest jakieś przekierowanie. Jeśli jest przekierowanie, to lecimy dalej do reguł filtra. Jeśli jest przekierowanie z regułą pass, to wtedy jest od razu pass i możemy pominąć filtr. To jest też taki skrót, który na przykład często możemy korzystać, żeby oszczędzić trochę wydajności. Tutaj mam tak zwany binat. Binat służy nam często do na przykład zrobienia czegoś takiego, co na przykład niektórzy oczekują, że na przykład chcę być nadal w tej sieci niepublicznej, na przykład mieć adres tam 10.0.0.0 ileś, a jednocześnie chcę,
żeby na zewnątrz mój adres był widoczny jako publiczny. I takie coś na przykład często na niektórych jeszcze routerach stosowaliśmy przez jakiś czas. Znaczy, to historycznie w sumie po prostu ludzie, którzy poprzedni administratorzy prowadzili, że jeśli ktoś chciał mieć adres publiczny, to dostawał adres niepubliczny, następnie jednak mimo wszystko na świecie był widoczny pod swoim jednym adresem. Wszystkie pakiety, które przychodziły na ten adres publiczny, były bezpośrednio przekazywane tego hosta. Czyli taki de facto SNAT, jak jest w przypadku IPTable, że wszystkie pakiety możemy przekierować na przykład do danego hosta, jeśli przychodzą na dany adres IP. Dalej są oczywiście. I dalej, jeśli jednak nie ma binata, to przychodzi to do reguł filtra. Natomiast następnie jest proces generacji stanu. Bo to jest bardzo ważne właśnie w firewallu, że są generowane stany. Czyli to jest takiego to serce tego firewalla. To co się tam to tak naprawdę dzieje. Jeśli jest na przykład istnieje stan, to później możemy pominąć ten cały proces i od razu wpuścić dalej. To co się tu na przykład po drodze dzieje, za następny proxy, może właśnie nam zabezpieczyć przed floodami. Na przykład, co to tu jest pokazane na slajdzie, przy ochronie sieci, skoczę do przodu, mamy coś takiego, że jeśli puszczamy regułkę, przechodzi ona przez syn proxy state. Co to znaczy? To znaczy, że ta regułka dba o to, by każdy stan, który jest stworzony, najpierw przechodził przez syn proxy. Znaczy przechodzi pakiet syn, chce się połączyć z hostem w naszej sieci, gdzieś za naszym firewallem. I w tym momencie robimy coś takiego, że on wpuszcza tego, natomiast oczekuje, jak host wyśle następnie syn SCK, czyli każdy, że tak powiem, pakiet z tego trójstanowego handshake'a przechodzi najpierw przez firewall i on pilnuje, żeby była zachowana kolejność. Bo jeśli na przykład nagle przyjdzie drugi syn, trzeci, czwarty, to on to automatycznie dropuje i nie pozwala właśnie na skanowanie właśnie twojej sieci przez pakiety syn. Niestety jest to trochę obciążające dla firewalla, więc na przykład w moim przypadku po prostu jest to niestosowane. Chyba że u nas na przykład jeśli chronimy jakiś serwer www, to takie coś możemy zastosować. Jeśli właśnie nie chcemy, żeby ktoś próbował robić synfluda na naszej sieci, to synproxy jak najbardziej jest do zastosowania. Więc pozwolę sobie wrócić. Następnie, jeśli na przykład na sidewall zawiera kolejkę, której chcemy przejść, czyli właśnie ten szerokowanie ruchu, traffic shaping, dzielenie prędkości, w tym momencie właśnie wchodzi ten QI tag. Następnie jest to już, jak już, że tak powiem, przejdzie tę warstwę, następnie może trafić do logowania, jeśli takie logowanie zostało jawnie stwierdzone, że chcemy, żeby został taki ruch logowany przy tej regule WAS. Bo logowanie oczywiście jest per regułę, to znaczy jeśli mamy jakąś regułę, to chcemy, żeby ona przez to wchodziła. Natomiast, co więcej, pakiet filter potrafi na przykład zrobić własny root, to znaczy ominąć normalny routing w tablicy routingu w danym systemie operacyjnym, czyli w FreeBSD czy OpenBSD i wymusić wypuszczenie tego pakietu do innego routera przez jawne tego zadeklarowania, czyli zupełnie pominąć tak zwany kernel processing. To jest, tutaj mamy sytuację, kiedy jest to na interfejsie wyjściowym. Tak samo możemy zdefiniować, że chcemy w tym momencie wypuszczać, też chcemy składać pakiety, na przykład gdy coś się na naszym firewallu stało i na przykład to jest zwyczajnie pożądane i nadal znowu chcemy na przykład te pakiety poskładać, bo generalnie raczej fragmentacji unikamy. Jeśli jest fragmentacja, to znaczy, że coś się złego dzieje na sieci, na przykład jakaś karta sieciowa strajkuje, więc albo po prostu nie wydala w tym momencie, musimy się z tym liczyć, że no to co prawda jest po to, żeby unikać, że tak powiem, chwilowych na przykład ściążeń i generalnie wydobyć na to, żeby się bardziej elegancko. Albo nie pozwalać na pewne specyficzne rodzaje ataków, na przykład właśnie fragmentacji pakietów.
tylko reguła, tak jak wcześniej na przykład pokazałem, że to jest dla reguły pas i. I to zdefiniowaliśmy, w którym miejscu to powiem, jest to przetwarzanie. I teraz zwróćcie uwagę, że pas i to znaczy, że to dotyczy tej części, którą właśnie to pokazuje. To nie jest, to jest konkretnie, wtedy jest sprawdzane na tej części działanie, które było wcześniej przedstawione. Tutaj widzę, jest mały błąd na slajdzie. Tutaj nie jest binat, tylko de facto NAT, ponieważ reguły NATa są zawsze na interfejsie wychodzącym. Co jest właśnie charakterystyczne, o czym musimy wiedzieć, jak definiujemy reguły, że na przykład nie wiemy, w którym miejscu na przykład pakiet już jest za maskaradą. To znaczy, musimy zwrócić uwagę, że jeśli już to przejdzie przez przechodzi przez fil na interfejsie wyjściowym, to znaczy, że ten pakiet już ma inny adres source. Więc musimy w tym momencie uważać, jak ustawiamy regułki. Jak temu zapobiegać? Zaraz pokażę na następnych slajdach. I co jest jeszcze istotne, w przypadku PF-a, tak zwane alt-queue, co jest tutaj wyróżnione, czyli traffic shaping, może być tylko na interfejsie zewnętrznym. To jest taka zdrowa reguła, wydaje mi się, że nie mamy kombinowania. Aczkolwiek samą regułę, jakie pakiety na jakim interfejsie zostają później, że tak powiem, przypisane do tej kolejki, możemy przypisać na przykład per interfejs, bo reguła definiuje kolejkę na danym interfejsie. To znaczy, że jeśli na przykład jest interfejsem wyjściowym, czyli na przykład powrotnym, idzie sobie pakiet, to zakładamy, że zazwyczaj takie najzdrowsze podejście jest, że kolejka, która jest na interfejsie, czyli alt-queue, działa tylko na wyjściowym. To znaczy, że jeśli wcześniej zostało zdefiniowane w tych regułach filtra, że puszczamy to przez jakąś kolejkę, czy tagujemy to kolejką, co widzicie, to jest też takie jak queue i tak, to wtedy liczymy, że tutaj zostanie to odpowiednio zatagowane do kolejki przed wyjściem. I tak samo przy powrocie, dlatego na przykład upload najlepiej właśnie szeregować na interfejsie, w którym najczęściej wychodzą nasze hosty z wewnętrznej sieci, natomiast download na interfejsie wewnętrznym, gdzie regułki są puszczane per interfejs zawsze przy wejściu, przy wyjściu. Na właśnie pytanie, co zrobić przy tej maskaradzie? To jest właśnie ten cały problem. Można pokazać, jak to właśnie zrobić proste reguły NAT, na przykład na PF. Tutaj, na przykład naszej wewnętrznej sieci, to jest żywy przykład, na przykład z Kozanowa, na którym właśnie stoi nasz jeden z głównych routerów, tam jest mnóstwo, ponad 700 klientów. Ta jedna maszyna obsługuje. Interfejsem Dylany wyjściowym jest Dylan 300. I robimy taką regułę właśnie, że jeśli wychodzi od jakiejś puli adresowej, prywatnej, do nie nasze, to znaczy nie, adresy, które nie są, nie można dotrzeć po routingu, robimy maskaradę na interfejs jakiś publiczny, do którego routing oczywiście też wypuszczamy już w świat, bo to jest adres publiczny. Przekierowanie to jest też bardzo fajny przykład, który na przykład namiętnie często stosujemy u nas na routerze. Z tego względu, dlaczego? Co jest właśnie przyczynką? Tutaj na przykład jest przekierowanie na interfejs int-ir, który został wcześniej zredagowany w opcjach, ponieważ w opcjach możemy właśnie pokazać, przypisać jakieś zmienne. Tak samo jak na przykład w bashu, możemy tak samo po prostu przypisać zmienne do jakichś szczególnych nazw, fragmentów, żeby później nasze regułki były po prostu ładniejsze, ładniej wyglądały, ładniej się konfigurowały. I tutaj na przykład często jest takie coś, że niestety u nas klienci w sieci, jeśli są
są wiadomo połączeni jeszcze po switchach. W tym momencie, jeśli na sam końcu zdarza się jeszcze, że jest switch niezarządzany. Jeśli jest switch niezarządzany, to oczywiście często zdarza się, że ktoś po prostu pomyli gniazdo LANowe z WANowe. I później nieświadomie no, po prostu zasiewa sieć DHCP. Mamy to do czynienia z tak zwanym zjawiskiem DHCP-owicza, który po prostu nam brudzi w sieci, rozdaje adresy. Jednak nie zawsze ten DHCP, o dziwo, rozdaje adresy, a tylko na przykład serwer DNS. No tak, switche nie mają rozróżnienia, jeśli są niezarządzane. Dlatego po prostu jeśli coś po prostu nagle w sieci pójdzie broadcastem, daje mi po prostu na przykład IP-ka lub DNS-a, po prostu jest zwykłe DHCP, żądanie DHCP o adresy i DNS-y, w tym momencie taki na przykład router nieopatrznie podłączony LAN-em odpowie po prostu na to. Jak odpowie, no to w tym momencie taki uczestnik dostanie niewłaściwy adres. Tak, tak. I dlatego... No właśnie, i tutaj jest... No właśnie. I to jest taki na przykład trik, że na przykład często udawało się w ten sposób temu zaradzić, że jeśli ktoś rozdawał tylko DNS-y, znaczy komputer, który wybierał taki adres, pobierał sobie tylko DNS-y, tak z Windowsami jest czasami, że jeśli na przykład pula DHCP jest nadal na aktualna, znaczy dzierżawa się zgadza, natomiast to często bywa tak, że one sobie wybierają tylko DNS-a na przykład. No i tworząc takie przekierowanie, jeśli przychodzi właśnie takie zapytanie broadcastem, to nasz router, mimo że tamten też mu odpowie, to w tym momencie przyjdzie też odpowiedź od naszego routera, że na właściwy adres DNS, który jest tutaj właśnie podany 193.239. No i to właśnie zapowiada taką sytuację z DHCP. W ramach takiej ciekawostki chciałbym Wam jeszcze powiedzieć, że na przykład Windows 7 zwłaszcza zachowuje się, no i Vista tam, od której się, nie pamiętam, że od Service Packa 1, zachowuje się bardzo brzydko. To znaczy, na przykład u nas, jeśli na przykład dzierżawa nadal nie wygasa, czyli jest na przykład dzierżawa powiedzmy na tydzień, to mimo że zmienimy adresację IP, to komputer z Windowsem spyta o adres IP, mówi, że on mówi, że nie ma takiej dzierżawy, no bo już ta na przykład klasa została zdjęta, to on i tak twierdzi, aha, to, ale jeszcze widzę, że tą dzierżawę mam ważną, to ja ją sobie zatrzymam. No i właśnie to tworzyło nam problem w momencie, kiedy na przykład zmieniliśmy pulę IP dla danej lokalizacji i w tym momencie wszystko zaczęło się rypać, bo na przykład pojawiły się telefony od klientów, że im nie działa. Nie działa, bo ich Windows nie chce pobrać nowego adresu. No i radą na to jest oczywiście ustawienie bardzo krótkiej dzierżawy przed taką zmianą, żeby na przykład w ciągu nocy po prostu ten adres Windows sam zmienił, no bo skończyłoby mu się w tym momencie dzierżawa. No to jest właściwie tylko jedyna rada na takie przypadki. Ale powiem jeszcze śmieszniejszy przykład. Na przykład mieliśmy takiego klienta z Windowsem 2008 serwer, który właśnie zachował się identycznie. I w tym przypadku mówi, że a ja ustawiłem DHCP-a, ten że pan administrator tamtej firmy mówi, ustawiłem DHCP-a, coś, ale ona ma jakiś adres 182/16. Nie no, nie używamy takich adresów naszej sieci, więc niemożliwe, poza tym macie mieć publiczny. No i co się okazało, rzeczywiście Windows nadal właśnie trzymał sobie tą dzierżawę, którą jakąś bardzo długą dzierżawę, którą kiedyś tam dostał od kogoś, gdzie był tam podłączony wcześniej. I to tam, nie wiem, oni kupili jakiś używany serwer właśnie z Windowsem 2008 i ta dzierżawa nadal była trzymana, nie używana, powinien znowu z DHCP dostać. Co właśnie natworzyło tych problemów. Rada na to, to jest właśnie ciekawe, bo spotykają się z różnym zachowaniem Windowsa. Na przykład wystarczy często wyłączyć interfejs po prostu, dane połączenie lokalne na przykład i ustawić go ponownie, wtedy on tą dzierżawę zrzuci. Jednak nie zawsze się tak zachowuje, też nie wiem czemu.
I wtedy jedyną radą jest po prostu, przynajmniej w większości Windows, po prostu wejść w konsolkę i pisać ipconfig release, a następnie ipconfig renew. To jest właściwie jedyna taka skuteczna metoda, która zawsze działa. Tak. Od Visty, niektórych Vistach powiedzmy. Nie pamiętam, czy to dopiero co Vista 1, ale na pewno w wszystkich 7. Jak mąż 1, mąż. Nie, dla tych starych takie coś nie było. Po prostu jak się zresetował komputer, to on tamtą dzierżawę odrzuca. No i to właśnie była taka... Czy co DNS przychodziły? DNS nie wchodzi. Nie wchodzi. On działał tylko na grafikę. Tak, też się spotykałem z czymś takim. Nie wiem dlaczego, bo to jakieś właśnie jego awaria oprogramowania, ale wynikające pewnie z uszkodzenia flasha. Ale też dokładnie też się spotykałem z czymś takim, że widzę, że DHC mi przychodzi od routera. A natomiast jeśli już komunikacja TCP kompletnie martwa, nic nie przychodzi. Takie właśnie rzeczy dzieją się czasami właśnie z routerami SOHO. Także to, co przedstawiłeś, to też miałem taki przypadek. To prawda, bo prawdopodobnie jednocześnie połączone z awarią na ulicy lokalnej sieci, prawdopodobnie wyniku przez podanie wysokich napięć przez tego użytkowników do miasta internetowego. To, to się też zdarza niestety właśnie. Ja mam routera u siebie w domu i jednocześnie musiałem czekać na naprawę sieci. No właśnie, że uszkodzenie wybrałem też sprzętowe. Bywa tak, że na przykład urządzenie sieciowe. Tylko to się dosyć rzadko zdarza. No nie wiem, no powiem ci, że miałem po prostu taki przypadek, więc wiem, że być może to była przyczyna. Ale jednocześnie częściej bywa tak, że na przykład urządzenie się uszkodzi się jakimiś uszkodzeniami ramkami, zupełnie bez składu. To się dużo częściej zdarza, że zasiewa sieć, jeśli nie ma na przykład na... Tak. Pięknie, mamy nawet taki jeden switch, który tak pięknie crashuje sieć. Gdyby ktoś chciał kiedyś poeksperymentować, to po prostu podaje niewłaściwe napięcie. Może być zasilacz. Na przykład tutaj zmieniliśmy zasilacz i to nie pomogło, to po prostu się skraszował. Ale przy takim części służą właśnie te switche zarządzane, które potrafią sobie właśnie radzić z takimi ramkami, czyli sobie właśnie wszystko, co takie nieoczekiwane, dropować. Poza tym często mają jeszcze tylko uziemienie na porcie. Jeśli na przykład połączymy sobie kablem SCP z uziemieniem, w tym momencie takie rzeczy się łatwo eliminują. Często jest jeszcze podłączony jakiś galwaniczny, jest odseparowany w ten sposób przez cechę. Teraz takich jeszcze uwag o ochronie sieci. Bardzo reguła antyspoof polega to bardzo prosto na tym, jest to jedną linijką, możemy ochronić naszą sieć przed jakimiś kombinacjami, z tym, że na przykład z sieci banowej, czy na przykład z internetu przychodzi do nas na przykład jakieś zapytanie, jakiś ruch z IP-kami, które zupełnie nie powinny tam być, na przykład właśnie z 10 czy 192. Możemy takie coś na przykład sobie wyciąć i zabezpieczyć naszą sieć, bo na przykład załóżmy, że mamy interfejs LAN-owy, gdzie mamy jakieś 10, 72 i nagle pojawia nam się ten IP na innym interfejsie, na którym już powinien się pojawić. Takie coś jest automatycznie dropowane właśnie przez IP-spoof. Zapobieganie brute force. To jest właśnie coś takiego, co też można zrobić w IPTables w Linuxie, że tworzymy sobie regułę blokowania dla protokołu TCP od tabelki, czyli od ludzi, którzy chcą tabelce spam do portu 35. To na przykład nas zabezpiecza przed właśnie jakimś ruchem nadmiarowym SMTP, czyli jakimiś tam atakami na SMTP. To jest akurat bardzo dobra reguła, którą wszystkim użytkownikom miejscowym polecam oraz do ograniczenia ruchu SMTP. Wiadomo, i tak naprawdę to powinniśmy wszyscy korzystać z połączeń szyfrowanych, więc ten port powinien być na granicie. My go nie wycinamy całkowicie, ponieważ u nas się, tak powiem, jest za wolnością internetu.
Więc po prostu spuszczamy każdy ruch, nie stosujemy jakichś takich plików jak TEPSA albo DIALM, że wycinam port 25 zupełnie, ale często właśnie stosuję ograniczenie po prostu obciążenia na porcie 25, co zabezpiecza przed później blacklistowaniem nas adresów publicznych z naszej sieci, właśnie przez to, że za maskaradą ktoś po prostu atakował port 25 i przez to później ten nasz IP publiczny, za którym jest na którym jest maskarada, trafiał do jakiejś blacklisty, jakiś serwer, często właśnie sprawia takie problemy. Więc moim zdaniem zupełne blokowanie nie ma większego sensu. W sumie nie wiem, dlaczego operatorzy Dialog i coś się zdecydowali, może to też taka moda, bo na świecie też się coraz częściej tak robi, że po prostu blokuje się to, korzysta się z alternatywnego portu dla SMTP. I po prostu już takie coś zostało wybrane. Jednak ja bym wszystkim polecał robić w ten sposób. Co więcej, możemy taką regułę jakoś bardzo kroić. Z tym, że jeśli nie chcemy, żeby za dużo było powstało stanów na tej regule, możemy ograniczyć ją na przykład do 200. W ten sposób, że też nie chcemy, żeby za bardzo był firewall obciążony tą regułą, jeśli mamy jakąś ograniczoną wydajność. Więc to jest taka przykładowa wartość, że zezwalamy, że w tą regułę wpadnie 200 połączeń, a reszta podziękował. Dalej, możemy na przykład mieć tą, że tak powiem, to ograniczenie według tej jednej reguły lub możemy to robić globalnie. To znaczy, że jeśli ta liczba, konkretna wartość stanu dotyczy tylko tej reguły, które są te parametry, czy w ogóle jeśli na przykład ilość stanów przekracza na firewallu ileś tam, to spełnia tą regułę, to wtedy drobujemy, czy nie. Po prostu, jeśli ta reguła jest spełniona, to wtedy dopiero tworzymy to ograniczenie. Nie robimy tego globalnie. Następnie, to jest właśnie sedno całej sprawy, czyli ograniczenie ilości połączeń, czyli de facto trójstanowych handshake'ów na jednostkę czasu. W tym przypadku mówimy o sekundach, czy na przykład zadawałem 15 połączeń w ciągu 5 sekund. W ten sposób możemy właśnie ograniczyć takie przeciążenie naszego urządzenia tym ruchem SMTP. W tym przypadku, jeśli taka reguła zostanie spełniona, w tym momencie mamy taką fajną regułkę overload. W tym momencie cały ruch trafia właśnie do belki spammers i wszystko, co więcej, mamy jeszcze regułę flush. Patrzmy, już global, czyli usuwane są wszystkie stany połączeń, czyli wzywane są de facto wszystkie połączenia z danego na przykład adresu źródłowego w momencie, kiedy trafi ten ktoś do reguły, do tabelki spammers, po to, żeby już zatrzymać ewentualny atak, po prostu zerwać wszystkie połączenia, bo jeśli nie zrobimy tego, to te połączenia nadal będą działały, ponieważ stan jest utrzymany. Więc możemy zrobić flush albo pozbyć się elementów globa i wtedy to dotyczy tylko stanów utworzonych przez daną regułę. Synproxy. Synproxy już wspomniałem. To jest głównie zabezpieczenie właśnie przed synfloodem, co wcześniej też wspomniałem. Teraz na przykład konkretne stadium przypadku. Z czym właśnie borykałem się przez jakiś w sumie 2 miesiące, aż nie znalazłem w sumie najbardziej optymalnego rozwiązania, jeśli chodzi o tworzenie regułek, które by spełniały, rozwiązały problem np. z NAT-em, czyli nie jesteśmy pewni adresu źródłowego, czyli nie jesteśmy pewni. Jest po prostu to bardziej utrudnione i np. zawierałoby więcej regułek. Zacznijmy od tego,